na pierwszym kongresie energetyki rozproszonej w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza jak zwykle stoi na wysokości zadania pod względem organizacji profesjonalnej dyskusji na najwyższym poziomie w obszarze energetycznym. Ale trzeba powiedzieć, że najważniejszy temat dzisiejszego kongresu to znaczenie, przyszłość energetyki rozproszonej dla całego systemu elektroenergetycznego w Polsce. Energetyka rozproszona w ciągu najbliższych kilku lat będzie istotnym elementem, można nawet powiedzieć filarem polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Mamy po COVID-zie, po wojnie na Ukrainie ogromne zapotrzebowanie na świecie od strony energetyki o bezpieczeństwo. Tak? Chcemy być pewni, że jesteśmy w stanie sobie energię zapewnić w każdych warunkach, w każdych okolicznościach, również w tych tragicznych, którego doświadczają nasi sąsiedzi na Ukrainie. Więc jest zmiana myślenia o energetyce. Jeżeli chodzi wcześniej o takie myślenie trochę mesjanistyczne, zmiana energetyki przez pryzmat wspierania celów środowiskowych, społecznych, klimatycznych, teraz coraz bardziej myślimy o tym aspekcie bezpieczeństwa. Rozwój gospodarczy polega przede wszystkim na tym, że musi być indywidualny i musi być wspólnotowy. To jest istota rozwoju gospodarczego. A energetyka rozproszona daje możliwość zarówno tego indywidualnego kreowania źródeł, jak i konieczność wspólnego działania na rzecz jej wykorzystania. To znaczy, że mamy z jednej strony tańszą energię, z drugiej strony możemy współpracować, po trzecie możemy starać się być innowacyjni, bo energetyka rozproszona to innowacyjność. Czy inaczej mówiąc, lokalna energetyka rozproszona jest źródłem budowania społeczeństwa, wspólnoty energetycznej. Jesteśmy drugim co do wielkości miastem, stąd problem transformacji energetycznej jest niezwykle dla nas istotny. Na nas ciążą pewne obowiązki planistyczne, ale za tymi planistycznymi obowiązkami powinny iść także pewne instrumenty, które pozwalają nam zachęcać odbiorców energii elektrycznej do transformacji. Dużym bonusem naszego miasta jest to, że jesteśmy miastem, które jest ośrodkiem akademickim. No i tutaj niezwykle ważna rola AGH, która jest uczelnią od lat organizującą duży potencjał naukowy z całego kraju na rzecz takiej transformacji. Bez tego wsparcia na pewno nasz proces byłby kulał. Jednym z tych narzędzi, w którym postrzegamy bardzo duży potencjał i który naszym zdaniem pozwoli na przetestowanie tych właśnie wielu różnych rozwiązań, które wprowadził ustawodawca, są piaskownice regulacyjne. To jest zadanie, do którego już się intensywnie przygotowujemy, nad którym pracujemy wewnętrznie w urzędzie i chcielibyśmy już w niedługim czasie wyjść na zewnątrz z konsultacjami i do przedsiębiorstw energetycznych, ale przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego po to, żeby te rozwiązania nowe móc też wdrażać bardzo, bardzo legalnie. Społeczności energetyczne, klastry energii, spółdzielnie energetyczne to wszystko są te mechanizmy, które pojawiły się w tym nowoczesnym ekosystemie gospodarczym, które zresztą same wytwarzają. To one zagwarantują w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, zagwarantują również konkurencyjność gospodarki naszej, bo pamiętajmy, że produkty muszą być wytwarzane przy pomocy zielonej energii. Ten kongres jest świetnym przykładem na to, że pojawią się i praktyczne, i teoretyczne rozwiązania, które będziemy mogli próbować wdrażać, budować modele. Wielkie wydarzenie. Po pierwsze, przemysł ma głęboką potrzebę budowy energetyki czystej, energetyki nowoczesnej. No w dużym stopniu również energetyki własnej ze względu na koszty. Z kolei, jak mówiłem, energetyka przemysłowa jest częścią energetyki rozproszonej, w związku z tym wszelkie nowe rozwiązania technologiczne, organizacyjne, systemowe
które powstają w obszarze przemysłu, a w obszarze przemysłu innowacje częściej, szybciej następują, one przechodzą do energetyki, również do energetyki społecznej, do energetyki lokalnej, zwłaszcza dlatego, że no, po prostu stają się bardziej dostępne. To właściwie nie rozdzielałbym tych dwóch obszarów, to jest jeden obszar o różnym wyrazie. Ta współpraca i korelacja, to zresztą widać w trakcie kongresu, jest ciągła. Świat przeżywa rewolucję technologiczną. Rewolucję technologiczną, która w energetyce objawia się tym, że przechodzimy przede wszystkim na odnawialne źródła energii. Czym się charakteryzują odnawialne źródła energii oprócz tego, że właśnie są odnawialne, czyli nie potrzebują paliw kopalnych? Tym, że są na ogół podłączone blisko miejsc, gdzie energia jest potrzebna. Są ulokowane na ogół na prowincji, są ulokowane blisko odbiorów. I to oznacza, że zmienia się zupełnie architektura rynku energii. I bardzo ważna jest tutaj rola samorządów, ponieważ są synergie między energetyką, elektroenergetyką, energetyką cieplną, transportem, przemysłem, chociażby w wykorzystaniu wodoru, chociażby w wykorzystaniu ciepła, produkcji zielonego ciepła. I dlatego tworzenie klastrów, tworzenie społeczności energetycznych, tworzenie czegoś, co my w Instytucie Obywatelskim nazywamy zielone strefy energetyczne czy zielone strefy przemysłowe, jest niezmiernie ważne, ponieważ ten ciężar transformacji jest właśnie tam. Transformacja energetyczna to przede wszystkim możliwość przyłączania do sieci, a więc linie przesyłowe, magazynowanie energii i jak największa efektywność energetyczna, czyli jak największe zużycie energii i ciepła, żebyśmy mogli tą energię wykorzystywać na kolejny rozwój gospodarczy. Do tej pory IGOS był głównie rozpoznawalny jako organizacja zajmująca, stowarzyszenie zajmujące się głównie energetyką jądrową. W aspekcie obecnej sytuacji na rynku, chodzi tutaj głównie, ale nie tylko, o wojnę w Ukrainie, wydaje się niezbędne ukierunkowanie trochę szerzej, czyli na energetykę rozproszoną, bo jak wiemy, skupiona energetyka w jednym miejscu stanowi duże zagrożenie. Współpracując z AGH, które jak wiemy jest tutaj jakby wiodącym technicznie uczelnią na rynku polskim. Wydaje się, że jest to kierunek ze wszech miar wskazany i po dzisiejszym kongresie, gdzie widać to duże zaangażowanie, wydaje się, że został przyjęty prawidłowo. Cały paradygmat funkcjonowania sieci elektroenergetycznych w związku z rozproszoną energetyką się fundamentalnie zmienia i tego się nie da opanować metodami standardowymi bez cyfryzacji. Ta cyfryzacja jest na każdym etapie. Od miejsc, w których pobieramy dane, czyli odczytów, no, umownie mówiąc liczników, ale też różnego typu sensorów, poprzez przetwarzanie, transmisję tej informacji, przetwarzanie tej informacji i następnie na tej podstawie podejmowanie decyzji, czyli algorytmy, sterowanie i to też jest coś, czego się nie da moim zdaniem zaprogramować, tylko to trzeba nauczyć. Czyli znowu wchodzą tutaj w grę takie zaawansowane technologie jak właśnie sztuczna inteligencja, jak możliwości jakby uczenia się na podstawie obserwacji warunków. Mamy cały wątek predykcji, czyli tego, co jest związane z pogodą, z warunkami, w których te źródła, które są uzależnione od pogody, funkcjonują. Także to jest oczywiście, to nie jest tak, że nie mamy tam żadnych rozwiązań, ale ta technologia jeszcze ma bardzo dużo do zrobienia, żebyśmy mogli faktycznie sprawnie wykorzystywać i efektywnie przede wszystkim wykorzystywać źródła rozproszone.